Niektórzy tutaj mawiają, że Polak to mąci woda i że lubi namieszać. Mają rację. Paweł Mąciwoda zamieszał w światowym roku. Zobaczmy, jak gra z grupą Scorpions w legendarnym miejscu na Manhattanie. Ja wolę bardziej wieś, wiesz, wolę bardziej spokojne miejsca niż duże miasta. Uwielbiam miejsca, gdzie widać gwiazdy nocą. Kocha gwiazdy, może dlatego jest autentyczną gwiazdą. Gwiazdą świecącą w jednym z największych zespołów w historii rocka. Powiedział również, że kocha spokój i ciszę. Ale przecież jego muzyka to właśnie specyficzna cisza. Przynajmniej jego zdaniem. Some people escorting guests to the dressing room. Okay, so hang out around the backstage area. Okay, and see you tonight. We start at 8:15. Witam was wszystkich serdecznie. Paweł Mąciwoda, basista grupy Scorpions. Jesteśmy w Beacon Theater, Nowy Jork. Big city, man. That's right. That's right. The best American band, and they're from Germany. Germany. Van Halen's cool. Narzekać, gram w Skorpion, w światowej kapeli. Popatrzcie. I can't complain. Shut up and play. Czy masz tremę w ogóle, jak grasz? Wiesz co, tremy raczej nie mam, jestem po prostu podniecony, adrenalina rośnie przed koncertem, wiesz, w sumie zauważyłem wprost proporcjonalnie do ilości ludzi. Im więcej ludzi, tym jakby odpowiedzialność większa i większa podnieta. Widzisz, to jest życie rock'n'rollowe. Poplamione koszulki, niewyprane. Do Scorpions trafiłem dzięki połączeniu szczecińskiemu, że tak powiem, ponieważ w Szczecinie Aleks Malek, który jest Polakiem, który pracuje dla Rudolfa i dla zespołu, ponieważ dowiedział się, że Scorpions szukają nowego basisty i Aleks po prostu powiedział o mnie zespołowi i otrzymałem telefon, że chcieliby mnie przesłuchać. I pojechałem na przesłuchanie. Oczywiście z nastawieniem, że to ja będę basistą, nie potrafię tego wytłumaczyć, ale czekałem na taki telefon ponad 20 lat w sumie. Paweł was a bass player in my band Papa Bigfoot. That's right. We used to play together. 10 years ago. Exactly. And I have a videotape to prove it. Yeah, but this is the best bass player on the planet, Paweł Mąciwoda. And we had lots of fun. We had lots of fun. You know? We played in the clubs music, out in Brooklyn. You know? Yeah. Played a lot of fun. We still love. City! You want some rock and roll? Przede wszystkim Nowy Jork był szkołą życia dla mnie. To był tak jakby czas uniwersytecki dla mnie. Przyjechałem tu mając 20 parę lat i uczyłem się życia od podstaw. To wiąże się również z tym, że musiałem pracować. Nie tylko zarabiałem na życie graniem, ale również wyprowadzałem psy na spacer, zbierałem kupy na East Side, dowoziłem jedzenie na meksykańskie na rowerku, roznosiłem seks ulotki, pracowałem w firmie internetowej, jeździłem ciężarówkami i tak dalej, i tak dalej. Także w sumie dowiedziałem się, co to jest prawdziwa praca tutaj w Ameryce. W sumie, wiesz, nic się nie zmieniło oprócz tego, że się zmienia na ulicy nowe budynki, nowe knajpy, które zmieniają nazwę, wystrój, ale tak naprawdę energia miasta się nie zmienia.
Najcięższy jest właśnie ten moment przed koncertami, gdzie wiele ludzi właściwie chce poznać zespół. My oficjalnie organizujemy tak zwane meet and greets. I nie wiem, czasami niektórzy losują bilety przez radio, czasami jest to oficjalnie gdzieś ogłaszane i przychodzą ludzie, wiesz, żeby się z nami spotkać po prostu. Not here. No, not here. Profesjonaliści tego zespołu to można by książkę napisać, wiesz, to jest naprawdę zespół bardzo dobrze zorganizowany, jest bardzo profesjonalny pod każdym względem, pod względem udzielania wywiadów, scenicznym i tak dalej, i tak dalej. To jest po prostu lata ciężkiej pracy, wiesz, i to widać w tym zespole i prawdopodobnie przykład Scorpions mógł być używany jako może jako techniczny plan dla zespołów w przyszłości, wiesz. Dyscyplina przede wszystkim jest bardzo ważna w tym zespole i co może nie należy do pierwszej cechy Polaków, ale, że tak powiem, uległem wpływowi. Wołają mnie, robimy zdjęcia. I'm coming! How is him? Yeah. I mean, he's crazy, you know, and he's having fun. He's having a blast every night, plays a very cool bass solo, and you will check it out. You will be surprised, you know. So, Poland goes all over the world here. We rock. Pavel. We rock. Pavel is fantastic. More than fantastic, super fantastic. Don't be too. So, he is. Yeah, no, it's great. We have a great guy here, and he is really playing a fantastic bass. Pavel's great. He's the best bass player I've ever worked with in my life, and I really mean that. He's really, really awesome. He has got soul and power, and he's more American than most American bass players. Scorpions jest to zespół bardzo sceniczny. Jest dużo ruchu na scenie i to zabrało mi troszeczkę czasu, zanim jakby wpasowałem w ich ruszanie się na scenie po prostu, wiesz? He is maybe sometimes a little bit lazy on stage, but in last weeks he did very good, especially in, where was that? Las Vegas. He was rocking like a bullet. He was going into the audience, he was stage diving and all this kind of things. You know, it was unbelievable. And he lost weight also. He is in a good shape, his muscles are growing, and I think he will be on, you know, Mr. Universe soon. Mam swoje 5 minut i będę niegrzeczny, baby, w ciągu tych 5 minut. Też przyjeżdżają Polacy na koncerty, jeżeli mają banery z różnymi napisami polskimi, to jest super, bardzo, bardzo mi się to podoba i tęsknię za czymś takim, wiesz, jest zawsze super widać rodaków na koncercie i zawsze jak się uda, jak ich widzę, to na końcu koncertu zawsze ich pozdrawiam. Pozdrawiam wszystkich Polaków! Dziękuję!